Witam. Tyle. Witam. Zanim pójdę na dół, może zaraz. Kota se mogę zabić. Jakieś żarcie. Więcej będzie widać. Geralt, kurde. Srebrny miecz. Geralt. Srebrny używaj, co? Ja rozumiem, że masz amnezję, ale wiesz. W ogóle kończę, znaczy nie kończę. Nie ma sensu. Mam 100 stron przeczytanych już sezon burz. Także Geralt ostatnio stracił swoje miecze. A kota i tak wypije. Tylko tym razem bez miasku. Co wyszło? A, tu jeszcze jeden jest. No i ja. Bierajmy shit. Udało się w końcu zrobić to zadanie. Nie wiem, mam tego kota, ale jakoś nie widzę. Dziwne. Ale prawdziwe. Coś w tym jest. Swoją drogą nie wierzę w Boga. Tak jakby ktoś powiedział. Do kogo ja mam iść z tym? W nocy ścigały mnie jakieś stworzenia, ledwie uszedłem z życia. Co tam, Geralt? Bywaj. Co tam, Geralt? Bywaj. Spoko. Przemaść.
Nie, mogę sobie tu wziąć się. A se jaskóły zrobić. Trzeba se jaskół narobić, nie? Kurde, wieczorem. Która godzina? 13. Dobrze, że tu jest ognisko zaraz. Ja może orzechy ziemne, tak w ogóle. A jakby ktoś pytał. Kota tak zrobię. Najlepiej dwa. Ale ja skołki czego mi brakuje. Alkoholu? Być może. Napiję się wody. Sorry za hałasy. Mogę go zabić? Ale fajnie! A Wiedźminie trzecim tak nie można. Ale czad, mogę zabić wszystkich. Fajnie. Szkoda mi miecza strzępić. Weźmy stalowy. Tego kurczaka nie mogę zabić. A ją też mogę? Mogę! A, zapiszę sobie. Jak będę mógł. Hehe. Czad. Teraz załatwimy tych bramkarzy. Pomogę. Kurwa, ale ja to lubię! Żeby się zabić. Ale fajnie! Poczekaj, biedaczka. Ratujcie, dobrzy ludzie! Czad, mogę sobie wszystkich zabić. No Wiedźminie jeszcze nie ma takich rzeczy. Ona sama powiedziała. Proszę, miejcie litość. O, jeszcze tu jest. Miej litość! Mam litość, dlatego zgadzam. Nowa przyszła! Ratujcie się! Ratujcie, dobrzy ludzie! Ratujcie, dobrzy ludzie! Ratujcie się! Ciekawe, czy za to ekspa dostaję. Możliwe. Fajnie by było. Jak przyjdzie trzecia, to wcale się nie zdziwię.
W ogóle. Zuzi na to wszystko godzinę. Fajnie! Konrad! Powinienem ruszać w drogę, ale nie mogę się zebrać. Dajcie mi się w końcu. Wszyscy mnie dzisiaj wkurzają. Mówię, przez tę cholerną plagę nie wpuścili. Jedna dziwka musi do tej zimy. Żeby się zabawić, trzeba kogoś zabić. Kuza szukasz? Może. A ty szukasz braku ręki? O co chodzi? To taka nasza plebejska. A twardziele? Kasę ma się ro... No i gdzie jest ten Konrad? Widziałem Woltesta! Powinienem ruszać w drogę, ale nie mogę się zebrać. Jestem wyczerpany. Żeby się zabawić, trzeba kogoś zabić. Już! Zrobiłem. Wieczorem to ma być naprawdę wieczór? No dobra, może być wieczór. Co to był za dźwięk? Ale głos. Nie było łatwo, ale w końcu mi się udało. Co z nagrodą? Wspaniale. Nie mam jednak pieniędzy, wszystko przepiłem. Wezmę jedną flaszkę, reszta dla ciebie. Za fatygę. Zgoda, ale wciąż jesteś mi coś winien. Spłacisz swój dług w odpowiednim czasie. Od razu wiedziałem, że porządny z ciebie człowiek. Geralt by postąpił inaczej. Geralt by wybrał drugą opcję. Ja to wiem. Ja wybrałem drogę Triss. Geralt zna lepiej Triss. Chociaż? Właściwie Geralt nie zna Triss. A Triss mam wybrać czy Shani w końcu? Geralt, właśnie cię szukałem. Nie zdawałem sobie sprawy, że pielęgniarka Natala to istny wulkan namiętności. Żebyś widział, jak nachyla się nad pacjentami. Jej oczy... Jaskier.
Jejce, w każdym razie, przyszedłem zabawić Natalę błyskotliwą konwersacją. Gdy wchodziłem, minęło mnie dwóch wyglądających dryblasów. Ciągnęli za sobą płaczącego chłopaka. Krzyczeli do niego po imieniu, chyba Akin, Apin, czy jakoś tak. Alvin. Zaraza, właśnie po niego przyszedłem. To będziesz ze mnie dumny. Nie bacząc na własne bezpieczeństwo, ruszyłem Marcowi z pomocą. Śledziłem tych drani. Zawlekli go do pewnego domu. Faktycznie jestem pod wrażeniem. Mówiłem, idę z tobą. Napiszę o tym balladę. Zaprowadzę cię. Dom znajduje się w dzielnicy nieludzi, ale najszybciej będzie, jak za mną pójdziesz. Pośpieszmy się. O. Szybciej! Nie mamy czasu do stracenia! Jasker! Uwielbiam Jaskra. Jego... Jak to się nazywało? 50 lat. Pół wieku poezji. Szybciej! Nie mamy czasu do stracenia! O, ty się zatrzymujesz tam. Bada i bada. No, zanosiło się. Wyjdź do tam, będzie się można kąpać! Nie wydaje mi się. Leka. Nie mamy czasu do stracenia! A może ciemno? Widziałem, jak wchodzili do tego budynku. Świetnie. Teraz poczekaj tutaj i wejdź dopiero, jak ustaną odgłosy walki. Zaraz, zaraz. Też chcę wejść. Zawsze każesz mi czekać. Chcę stworzyć nowy gatunek. Balladę uczestniczącą. Bez dyskusji. Nie chcę, żebyś plątał mi się pod nogami, kiedy macham mieczem. Zawsze muszę czekać pod drzwiami. Ale cóż, poświęcę się w służbie poezji. Cały Jaskier. Kurwa, jak ja się stęskniłem za mną. Gin, sukin syno! A powiem mi muzyki dobrej. I konwersacje. Takie, o kurwa, kto to? O, Boba. Jak to jest, że z jednym było najciężej sobie poradzić? A z trzema było łatwo. Alvin! Geralt, dobrze, że jesteś. Skąd oni wie? Oni są moje imię. Wiem, wiem. Wszystko będzie dobrze. Czy oni nie żyją? Wiem. Tak, Alvinie. Nie dali mi wyboru. Czasem niestety trzeba walczyć. Rozumiem, Geralt. Czasem. Zapamiętam to. Zabierz mnie stąd. Teraz będę miał wybór? O, rzesz, ile krwi! No, nieźle ich załatwiłeś, Geralt. A oto i chłopak. No, i co byś zrobił beze mnie? Cii, słyszę kroki. Idą tu następni. Szybko. Wiedźmińskie zmysły, nie? Uciekajcie drugim wejściem. Usłyszałeś ich? Nie przestajesz mnie zadziwiać. No dobra, dobra, już go biorę. Ale gdzie? Jest wybór. Ale co tam? Teraz mam wybór, cholera. I to zostawię na następny odcinek. Muhohoho. Dzięki za oglądanie i pamiętajcie, że jeśli coś się skończyło, to coś nie mógłbyś zacząć. I na razie, cześć. Hej. I idę się wyszczać. Pa, pa.